Słuchajcie, szczegółowych planów nie ma, ale rzeczywiście jest to jakiś pomysł, żeby go zrealizować. Ja w tej chwili nie pamiętam, ale był plan. Tak jest. Gdzie, tak, rzeczywiście w szkole w Niszku, tam jest taka stara, ja nie wiem czy ona najnowsza. Jest odnowiona, już jest odnowiona, ale rzeczywiście, to znaczy to jest Szczebnica, mówimy teraz o Szczebnicy takiej zamkniętej w budynku, tak, jeżeli byśmy mówili o Szczebnicy na przestrzeni takiej otwartej, też były plany, w tej chwili nie jestem w stanie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, ale rzeczywiście wy się tak rozwijacie jako szkoła i to, co pani dyrektor mówiła, jest coraz większe zainteresowanie, więc myślę, że warto pomyśleć, żeby taką placówkę, czy coś takiego jak Szczebnicę uruchomić. Więc będziemy o tym myśleć. Pan radny będzie tutaj mnie naciskał, innych radnych przekonywał, żeby znaleźć w budżecie miasta środki na realizację takiego przedsięwzięcia. To tutaj panie prezydencie, jeżeli pan pozwoli, nie, ja tylko przesunię mikrofon, to doprecyzujemy ten budżet, bo może faktycznie panie prezydencie warto teraz tutaj to poruszyć, bo w Mniszku, w szkole, która się pan znajduje, jest strzelnica zamknięta, tak jak pan prezydent wspomniał. Słuchajcie, jaką strzelnicę odwiedzałem. Tak, dokładnie. A będąc, słuchajcie, absolwentem drugiego LO, to w drugim LO na Strychach swego czasu też znajdowała się strzelnica, bo za moich czasów nie było klas mundurowych. Tylko było takie przysposobienie wojskowe, jak się tak się nazywało, czyli też czasami gdzieś tam strzelaliśmy, czytaliśmy różnego rodzaju podręczniki, jak się zachować w takich sytuacjach kryzysowych. Nie mieliśmy mundurów, to był trochę inny czas, ale właśnie taka mała mini szczelnica w owym czasie funkcjonowała właśnie w drugim LO na Strychach. Panie prezydencie, ja chciałem tylko właśnie doprecyzować odnośnie tej strzelnicy właśnie w Niszku, bo ona jest wyremontowana dzięki właśnie miastu. Tylko, że teraz pandemia nam po prostu pokrzyżowała troszeczkę plany, bo jest instruktor, pan pułkownik Jacek Trajkel, który te zajęcia ze strzelcami bardzo chętnie poprowadzi, tylko po prostu trzeba znaleźć, a wiecie, że to z finansami niestety jest krucho, jest bardzo dużo potrzeb, ale trzeba po prostu znaleźć środki, żeby panu pułkownikowi zapłacić za prowadzenie tych zajęć, ale on jest otwarty na to, żebyście wy mogli dojeżdżać do Mniszka, oczywiście do Rybieńca, jak będziecie chcieli również, natomiast do Mniszka jest zdecydowanie bliżej, tyle tylko, że oczywiście musielibyśmy to zorganizować, żeby to było rzeczą ciągłą, tak? A nie na przykład tylko raz w roku, czy dwa razy w roku, bo wtedy stanie się to po prostu nieopłacalne, ale jest taka realna szansa, a mam tutaj zapewnienia ze strony pana prezydenta, że jak tylko środki się znajdą, to będziecie mogli jeździć do Mniszka, czy to z wychowawcami, czy z nauczycielami i tam trenować. Ja jestem już po rozmowach i z panią dyrektor Marleną Trajkel i właśnie z panem pułkownikiem, z panem sekretarzem, też i z panem prezydentem, czy pan z panem prezydentem może w pierwszej kolejności powinienem tutaj wymienić. Ale słuchajcie, macie takiego dobrego ambasadora, mówię więcej ode mnie. Naprawdę jest dobrze, jest. Znaczy, że jest realna szansa. Także od września prawdopodobnie, mówię, no jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziecie jeździli właśnie na strzelnicę do Mniszka, jeszcze z panem kapitanem. Też wszystko omówię i mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Proszę śmiało, jakieś pytanie. Słuchajcie, pierwsza bariera już została przełamana, pierwszy głos już, pierwsze pytanie padło. Kto z was chciałby jeszcze? O, proszę bardzo. Jak długą drogę pan prezydent przeszedł? Jak doszedł pan do tej władzy, którą pan obecnie posiada, pan do miasta? To jest długa droga. Tak jak skończyłem drugie liceum ogólnokształcące w Grudziądzu, wcześniej szkołę podstawową 16. Później przez lata byłem nauczycielem akademickim, ale zawsze utrzymującym bardzo też takie ścisłe związki trochę z biznesem, dlatego że jestem ekonomistą z zawodu, a więc to jakby starałem się łączyć, ale zawsze moją pasją była działalność taka społeczna i przez wiele, wiele lat działałem społecznie na rzecz mieszkańców, będąc między innymi radnym przez dwie kadencje. I tam, będąc radnym, człowiek poznaje funkcjonowanie miasta w różnych obszarach, do czego was
bardzo zachęcam do takiej aktywności społecznej, obywatelskiej, aby kształtować swoje otoczenie, aby wpływać na to, jak nasze miasto funkcjonuje, jak nasza dzielnica funkcjonuje, jak wasza szkoła funkcjonuje, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby czuć się współodpowiedzialnym, żeby czuć się gospodarzem. I właśnie ta misja radnego, kolega jest też radny, daje pogląd na miasto. Na miasto, które funkcjonuje w takich drobnych rzeczach, takich bardzo blisko ludzi, ale też i rzeczach takich bardzo strategicznych, inwestycji wielomilionowych. Więc jakby bycie radnym pokazuje, jak złożone jest funkcjonowanie miasta. No i stąd narodził się później pomysł środowiska, z którym współpracuję, aby spróbować wystartować w wyborach samorządowych. I dzięki zaufaniu mieszkańców, głosom mieszkańców zostałem prezydentem. To jest praca, właściwie trudno nazwać, to jest pewna misja pracy na rzecz mieszkańców. Szczególnie ostatnie lata, one były bardzo trudne. Ja nie chcę was zanudzać trudną sytuacją finansową miasta, która dzisiaj w mojej ocenie jest już ustabilizowana, ale też i czas pandemii pokazał, dał nam konieczność realizacji nowych zadań, ale też nowych wyzwań. Myślę, że sobie z tym jakoś poradziliśmy. Lepiej, gorzej, ale to było naprawdę bardzo trudne. Zresztą każdy z nas tego doświadczył. Wy też, jako uczniowie, musieliście się szybko uczyć innego sposobu nauczania. Właśnie profesorowie również przeszli taką przyspieszoną ścieżkę edukacji. I dzisiaj możemy powiedzieć, że jednak zdaliśmy egzamin. Każdy robił to, co myślę, jak najlepiej podjął swoje zadania. Nie było łatwo. Ale za to trzeba, myślę, wszystkim dziękować, że jednak wspólnie, razem, solidarnie podołaliśmy. Więc tak w wielkim skrócie wyglądała ta ścieżka. Ja was zachęcam. Wy jesteście na dobrej drodze, bo wy jesteście naprawdę taką elitą aktywności takiej pozalekcyjnej, społecznej, więc macie już gdzieś tam zaszczepiony ten gen społecznika. A to jest wstęp do dalszych, do przyszłości bycia, czy to radnym, czy prezydentem, czy parlamentarzystą. To się zaczyna w szkole średniej. Ja też nie ukrywam, że swego czasu byłem przewodniczącym samorządu szkolnego w drugim LO, bodajże chyba tam 2 lata. Ale to też coś, co mi nauczyło jakiejś takiej współpracy już na poziomie szkoły średniej. Później na studiach też pełniłem jakieś funkcje w kołach naukowych, które też tam funkcjonowały, więc jakby to się zdobywa już od najmłodszych lat. A wy jesteście na początku tej takiej ważnej drogi, ale macie naprawdę bardzo dobre podstawy. Powiem wam coś więcej. Ja przez wiele lat byłem nauczycielem akademickim i spotykałem się na uczelni też bardzo często z młodzieżą z Grudziądza, którzy pochodzili z Grudziądza i powiem, zawsze to powtarzam, nigdy się za nich nie wstydziłem. Zawsze poziom, który reprezentowali, był bardzo wysoki i to świadczy o tym, że poziom nauczania w naszym mieście jest wysoki, że wy absolutnie nie będziecie mieli kompleksów idąc na studia wyższe i będziecie wzorem dla waszych rówieśników, także na tym kolejnym etapie kształcenia. I to jest wasza zasługa, ale też oczywiście zasługa waszych nauczycieli, dyrekcji, no i oczywiście też rodziców, którzy wkładają w waszą edukację i serce, i pieniądze, i jakby kształtują was od najmłodszych lat.